okradają. Jezus, jak się wystraszę. No mama mi właśnie mówiła, że mam sobie iść do reklamy, bo mnie ktoś okradnie i nagle tak widzę, że ktoś się zbliży, to stało za mało. Słuchajcie, moi kochani, zanim zaczniemy odcinek, chciałam wam tylko przypomnieć o tym, że trwa zbiórka, którą zorganizowaliśmy razem z ekipą. Zbieramy pieniądze na Ukrainę, a konkretniej na to, żeby Ukraińcy mieli gdzie mieszkać, ale więcej informacji znajdziecie w linku, który wam podaję w opisie. Zachęcam jeszcze raz do zbiórki, wpłacajcie pieniążki, bo z tego co widziałam, to już bardzo dużo kasy udało nam się wpłacić. W momencie, kiedy to nagrywam, już jest chyba ponad 300 tysięcy, także wow. No ale wiecie, nigdy za mało, także co, nawet taką symboliczną złotóweczkę można wpłacić. Odsyłam was do linku w opisie, a teraz zapraszam na odcinek. Chodź! Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj, jak widzicie, jest ze mną Wiktoria. I jesteśmy w Poznaniu, ściągnęłam specjalnie Jojo do Poznania, żeby nagrać ten odcinek. Już go w sumie chciałam nagrać bardzo dawno temu, ale jakoś nigdy nie było okazji, więc nagram go dzisiaj. I będzie to odcinek, kiedy ja będę kupować Wiktorii wszystko, czego ona dotknie na ślepo. Muszę zobaczyć w ogóle, czy ona będzie ci... Weź ją sobie, załóż. Dobra. Widzisz coś? No, nie. Na pewno? Ile pokazuję palców? Jeden. Dobra, chyba nie widzi. Może o, tak, o. Aha, aha, okej. Okay. Pójdziemy sobie do trzech sklepów. Pójdziemy do Smyka, do zabawkowego, do Berszki z ubraniami, bo Wiktoria teraz też ma fazę na Berszkę, tak samo jak ja. I do Pepko, bo tam jest dużo takich różnych pierdół. Dobra. Zrobimy tak, że założysz opaskę na oczy. Pierwszy przedmiot, który dotkniesz, ja ci go kupuję i zrobimy tak z trzema, czterema rzeczami na jeden sklep. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje, żeby być na bieżąco. Jak będzie 50 tysięcy łapek, to w następnym odcinku... Kupuję Jojowi wszystko, co dotknie. Nie, nie, chciałem powiedzieć, że Wiktoria zabiera żonę do jubileja, kolesa samochodowego i elektronicznego. No więc tak, moi drodzy, Wiktoria ma już maskę na sobie, jesteśmy pod Berszką. Ja będę cię prowadzić po sklepie po prostu i w pewnym momencie powiesz stop i wtedy jakby pierwsza rzecz, którą dotkniesz, to ja ci ją kupuję, dobra? Okay. To idziemy, let's go. Dopiero co chodzisz, no nie bój się, no przecież nie wpadniesz na nic. No kurde, co to jest? Co? Dywan. Aha, dobra. Idziemy sobie, prowadzę cię tak, wiesz, od prawej. Idziemy sobie powoli, nie bój się, no nic nie wpadniesz, jakbyś miała coś wpaść, to ci powiem. Fajnie by było znaleźć jakiś taki dział, który będzie bardziej pod ciebie. No, ale wiesz, musisz powiedzieć stop. Stop! Stop? No. Dobra, to ja cię puszczę teraz i jak jest... O, idzie uważnie, rozważnie, nie ma... Teraz to ci tak stój, żebyś nie miała tak rąk do przodu wyciągniętych, bo chwycisz byle co. I co to? Dotknęłaś. No, a co to? Możesz zdjąć. A, może być. Może być. Spoko jest moim zdaniem, serio jest fajne. Też. Taka jest, jak ona się nazywa, baseballowa, ale taka jest ze sztruksu, więc... Bomberka. No, 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 co masz obczajony? Jedną miejscówę, ja tu idę, piję. Dobra, i ma będziesz ładnie wyglądać w niej. Stop. Okej. Okay. Dobra, chyba tutaj została oszukana. No, ale ja już to... To, to się. To na pewno to chcesz? No. To zdejmij. Tak. Ej, oszukała! No ale co? No ale jak widziałam, no to patrzę, no co? Nie no, dobra, to jeszcze wezmę, ale następnym razem muszę cię obkręcić dookoła, bo... No to jeżeli po prostu nie zdejmujcie opaski. No w sumie tak. Teraz cię obkręcam i idziemy w tą stronę, bo to było takie trochę oszukawe, no, ale... Nie, nie, to nie było oszukawe. Trochę było. Nie. Trochę było, ale wybaczę ci to, więc dobra. Robimy kręciołka. Cześć. Dobra, stop. I teraz możemy kawałek się przejść i możesz powiedzieć... Dobra, stop chyba. No dobra. Uważaj, bo przed tobą będzie półka. Jeszcze kawałek miałaś do tej półki. Czy ty na pewno nie podglądasz? Jakieś dziwne mi się wydało, że się tak schyliła. Okej. Okay. Dobra, to. Dobra, no. To z budynki. Dobra, na lato będą. Wiktoria, czy ty na pewno nie podglądasz? No nie! To znaczy, skąd wiedziałaś, że tutaj trzeba się schylić? Powiedziałaś mi z tego dachu, że się schyliłam. Aha, no dobra, w sumie ma sens. Ostatnia rzecz, no. No co? No nic, no się śmieję z ciebie. Czekaj, chodźmy tu kawałek, żebyś nie wiedziała, gdzie idziemy. Nie. Tylko jak ty nie zmieniasz pozycji Marta, to twoja okresa nic nie daje. Jak ja nie zmieniam pozycji? Czemu? No bo zawsze stoję w tym samym miejscu, więc tylko, wiesz, względem ciebie nie wiedziała, gdzie jest. No dobra, obkręcaj się. Jest. No już. Dobra, idź w którąkolwiek stronę. No gdzie ty jest? No jestem przed tobą. Tu? To ja. No dobra. No. Czy jest jakiś ty ten? Nie. Kiedy jest? To ja. Dobra. Stop, powalniasz się w ten. No.
co? Okej. Okay. Spódniczka? Robisz takie? No. Dobrze, no więc mamy wszystkie rzeczy. Idziemy jeszcze przymierzyć, żeby w razie czego wybrać inny rozmiar, ale podsumowując, z tego sklepu Wiktoria zgarnęła spódniczkę jeansową, jeansowe spodenki. Fajnie, bo akurat będziesz miała na lato. Kurtkę wypatrzoną trochę, ale niech już ci będzie. I kurtkę taką, ona jest moim zdaniem mega spoko i fajnie będzie z niej wyglądać. Dobrze, mamy zakupy zrobione. Nie chwaliłaś. Tak, tak, mam optykę jakby co. Fajną mamy fontannę w Poznaniu, co nie? Ciekawe, czy się da nas na sam murcik. O. W Krakowie takiej nie mamy. No. Kolejnym sklepem, do którego idziemy, jest Smyk. Idziemy znaleźć jakieś zabawki. No co, lecimy do środka. Zakręćmy się. I idź. A, i czekaj. Powiem jeszcze tylko szybko do kamery, że zmieniliśmy trochę zasady, żeby nie zajmować opaski po każdym przedmiocie, tylko po prostu jakby ktoś coś dotknie, to ja to zabieram, później idziemy do kolejnego przedmiotu od razu i na koniec podsumowujemy wszystko. To. To? Tak. Dobra, szybki wybór widzę, okej. Okay. Jeden przedmiot jest kupiony, idziesz dalej? Potem ci pokażę, co wybrałaś. To. Dobra. Chyba ta. Dobra. Okej. Okay. Myślę, że będziesz zachwycona tymi rzeczami. O kurde. O czekaj, bo jeszcze nie zdążyłam wziąć. No. Ta-dam! Mamę się wylosowałaś. Ha. Okej, okay. Dobra. Możesz ściągnąć opaskę. No więc. Wylosowałaś. Słonia. No. Hot Wheelsa. Okej. I trzy takie samochody. O kurde, ten jest w jakimś kształcie jakiegoś stwora. Czekaj, bo ja nie mam rąk, nie mam. Weź ode mnie. I taki wielki samochód. No. To jest Monster Truck? Nie, to chyba nie jest Monster Truck. Ja się nie znam na furach. Chyba tak średnio dla dziewczynki. Trochę średnio, nie? No ale trudno, no takie zasady, tak wylosowałaś. Idziemy z tym wszystkim do kasy i lecimy do kolejnego sklepu. No, jesteśmy już pod ostatnim sklepem i ostatni sklep będzie to Pepco. W Smyku niestety nie udało ci się trafić nic tak bardziej pod siebie, chociaż ja jestem zachwycona tym słoniem, mi się bardzo podoba. W Pepco po prostu wypuszczę cię w dziele z zabawkami, żebyś chociaż coś miała z tego odcinka. Zakładaj już teraz, tak. I... A ja uważam, że Monster Truck jest fajny i będziesz mogła wjeżdżać Marcie w nogi. No, to muszę cię zaprowadzić tak, żebyś miała możliwość wyboru czegoś. Mogę cię obkręcać? Raz, dwa, trzy. Stop. I możesz iść. Drugą stronę. Dobra. Nie. To ściana. Mogę ci kupić cały sklep, jak chcesz. Ja bym ci wszystko dała najchętniej. Co to? Półka, ale dotknęłaś coś niżej. Dotknęłaś. Co? Dotknęłaś jedną rzecz, więc dobra, ja ją zabieram. No. To? Tak. No. To ja. Dobra. A to jest Milusia. No bo to jest jakiś pluszak, to ci mogę podpowiedzieć. I ostatnia rzecz ci została. Czy jesteś pewna, że chcesz iść w tą stronę? Może iść w tą stronę? Albo w prawo na przykład możesz też iść. No. Dobra. Okej, okay, dobra. Wygrałaś. Zestaw do robienia bransoletek. Możemy, no, możemy sobie zrobić bransoletki przyjaźni w domu na przykład. Brałaś kolejny samochód. Baby Lily to jest jakiś chyba wózek do walki. To ty już się chyba nie bawisz wózkami, co? Kupiliśmy dużo rzeczy, nie do końca wszystkie podpasowice, ale myślę, że na pewno je rozdamy. Mamy dużo dzieciaków w rodzinie, więc na pewno buzak pójdzie do Ani albo coś takiego. No. Dobrze, że ja sobie znalazłaś tą kurtkę, przynajmniej różową, bo widziałam, że ona ci się bardzo spodobała, także fajnie. No i co, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję, żeby być na bieżąco. Pa!